Witajcie, z tej strony Ponguj. Dzisiaj mam dla was ostatni odcinek z tego małego spamu Five Nights at Candy's. W poprzednich dwóch odcinkach omówiliśmy sobie temat dosyć długiego wpisu autora, który omawiał i FNAC 2, czyli przemyślenia, reakcje na opinię ludu itd., a także FNAC 3 i parę spoilerów dotyczących mechaniki tej gry. Dzisiejszy, ostatni odcinek opowie trochę o teoriach dotyczących Five Nights at Candy's 3, co może się w tej grze pojawić. Zapraszam do oglądania. Ogólnie tematyka nie jest obszerna, mamy 3 teasery i opis gry. Na szczęście jest to jednak ostatnia gra z serii, tak więc możemy posłużyć się dwoma poprzednimi grami w tworzeniu teorii. Zobaczmy. Pierwsze z kolei, co chciałem omówić, to opis. Ogólnie przeczytam go z perspektywy dziewczyny, bo tak sugerują teasery. Zawsze lubiłam, kiedy padało. Deszcz sprawia, że cisza odchodzi. Daje uczucie komfortu i relaksuje. Nie lubię ciszy. Cisza oznacza, że oni się chowają. Jeśli się chowają, zbliżają się. Jeśli się zbliżają, ranią mnie za to, co zrobiłam, za to, czego nie zrobiłam, za to, czego nie mogłam zrobić. Cóż, zapowiada się ciekawie z samego opisu. Nasza główna postać ma coś na sumieniu, co sprawia, że przeżywa dosyć dużą traumę. Widzi koszmarne animatroniki, które ją straszą, gdy jest cicho. Od razu kojarzy się tutaj ostatnia minigierka FNAC 2, gdzie ruszamy się dziewczynką, która płacze, zdaje się być świadoma, że coś złego ma się stać. I się staje. Ona nic tutaj nie robi, nie jest w stanie uratować tego dzieciaka. Z opisu okazuje się, że ogólnie nie jest niczemu winna. Nie mogła nic zrobić, ale sugeruje też, że wiedziała coś więcej. Znaczy, domyślałem się tego z minigierki, ale jednak wiedziała na tyle dużo, że teraz obwinia siebie za to. Tymczasem teraz zostają nam jeszcze teasery. Mamy całe 3, no może 4, ale ten tutaj się nie liczy, bo pojawi się na prima privis. Historia nie może skończyć się bez początku. Pierwszy teaser FNAC, który przedstawia rata, koszmarnego rata i niebieskiego kota origami. Po podświetleniu widzimy napis "Znajdę cię". Teaser wygląda dosyć ciekawie, zwłaszcza patrząc jedynie na animatronika. Widzimy plecy pierwszego koszmara i wygląda on już dosyć nieźle stworzony. Napakowany, wielki ogon, ostre pazury. Ogólnie póki co ciężko interpretować fakt, że rat ma 5 palców, bo w jego przypadku to normalne. Zawsze ma 5 dziki, więc nie można stwierdzić, że jest tu coś nie tak, jak to było we FNAF 4. We FNAF 4 wszyscy mieli 5 palców i coś było nie tak, jakiś problem istniał. Tymczasem bardzo ciekawy jest tutaj kot origami. Wydaje się, że ta gra w końcu wyjawi jego tajemnicę. Jak już zdążyłem powiedzieć w jednym odcinku, według mnie ten easter egg ma związek z Old Candy, jako że pojawia się we wszystkich pokojach na jego drodze. Żaden inny animatronik nie pojawia się w lokacji, gdzie Old Candy zaczyna, a stamtąd na całej drodze pojawiają się te origami. Jeśli ta gra wyjaśni nam origami, powinien pojawić się tutaj właśnie ten animatronik, ale jeszcze ale jak będzie, to zobaczymy. Nie jest też stuprocentowo pewne, że origami oznacza właśnie Old Candy'ego. Jeżeli jeszcze chcecie się przyjrzeć ciału koszmarnego rata, to w tym żartobliwym teaserze pojawia się on w innej pozie. Drugi teaser pokazuje już trochę więcej. Jesteśmy pod łóżkiem i widzimy lokacje, w których się znajdujemy. To sypialnia, po kolorze ścian widać, że raczej mówimy tutaj właśnie o jakiejś dziewczynce. Stąd opis przeczytałem z tej perspektywy i stąd też narzuca się powiązanie tej postaci z tą dziewczynką w zasadzie minigry. Znajdziesz mnie? A może ja znajdę ciebie? Sugeruje to mniej więcej właśnie tą mechanikę, że animatroniki próbują nas dorwać. Ale nie rozumiem, jak to interpretować, że tutaj idzie to w obie strony, to jest oni nas szukają, ale my też szukamy ich. Sugeruje to, jakby właśnie istniała jakaś mechanika, w której to my ich szukamy i takie coś mogłoby ich odsunąć od naszej sypialni na dłużej. Byłoby ogólnie ciekawe. Sam fakt, że znajdujemy się pod łóżkiem, sugeruje też, że będziemy mogli patrzeć na pokój z różnych perspektyw. To znaczy raz będziemy na łóżku, raz możemy się schować pod łóżkiem i tak dalej. Ten teaser pokazuje też malutki easter egg. Pojawiają się tutaj klocki, które tworzą napis Emil, czyli imię twórcy. Ostatni teaser póki co to Nightmare Rat stojący w drzwiach. Widzimy tutaj jego twarz, przynajmniej jej część, jest ona legitnie przerażająca. W tym miejscu widzimy pokój z innej perspektywy. Tutaj już siedzimy na łóżku i świecimy latarką na animatronika. Ogólnie jeśli porównać to miejsce do dziewczynki z minigry, wygląda jakby to były czerwone buty, które nosiła tamtego feralnego dnia.
chociaż cóż, na minigierce kolor jest mniej żywy, mniej czerwony. Poza tym w tym kadrze poza różowym dominuje kolor zielony, który może mieć związek też z jej ubraniem. Jeśli lubi kolor zielony, może też się ubierać głównie na zielono. Ale to jest już tutaj mniej istotną rzeczą. Co ważniejsze na temat tego teasera to to, że po podświetleniu pokazuje on liczbę 1962. Ta liczba to rok, w którym firma Robotics Corp. zaczyna tworzyć animatroniki. Bardzo też możliwe, że w tym roku dzieje się Migras NAS 2. Ogólnie miałby to sens patrząc na te wszystkie powiązania z Ratem itd. Ten teaser sugeruje nam, że pierwsze istotne wydarzenia z tej gry zaczynają się już na samym początku, już w pierwszym roku, w którym firma tworzy animatroniki. Co też sugeruje, że to jest właśnie to wielkie reotwarcie zasadnej minigierki. Cóż, póki co to tyle. Jednak zastanawiające jest dla mnie jedno. Kiedy dzieje się FNAC 3? Bo cóż, zauważcie, że najoczywistszym typem byłby tutaj właśnie ten 62 rok, tak jak mówi ten teaser. Ale w tym roku istniały tylko dwa animatroniki, Rat i Cat. Jakieś dwa lata później powstaje Old Candy i Blank, a Cindy, Candy, Chester i Pingwin w 1987 roku, 23 lata później. Więc albo dostaniemy tylko tych starych w wersji koszmarnej, albo Mary śni te koszmary całe swoje życie. Minęło już sporo czasu, jest już dorosła, jest już po roku 87, jednak ona wciąż widzi koszmary związane z 62 rokiem i dalej. A w tych koszmarach wciąż jest małą dziewczynką. Nie wiem, zobaczymy. Tymczasem w tym odcinku to wszystko. Temat teaserów, opisu, powiązań rozgrzebałem najlepiej jak tylko ja osobiście byłem w stanie. Jeśli pojawią się jakieś nowe teasery albo inne rzeczy warte uwagi, pewnie zrobię na ten temat także odcinek. Chyba, że nie będzie dużo do gadania, na przykład pojawi się po prostu nowy koszmarny animatronik czy coś. Nie piszcie mi też, że jest nowy teaser, bo najczęściej wiem to zanim powiem się pierwsze komentarze tego typu. Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do pozostawienia własnych teorii w komentarzach. Jeżeli zauważyliście coś, czego ja nie, to byłbym za to bardzo wdzięczny. Tymczasem do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!